pomysł projektu Sierdze pakuję do swojego wpadłam, dlatego że mnie to interesuje. Mieszkam na Sierdzach i pomyślałam, że fajnie by było coś takiego zrobić tutaj w dzielnicy. Realizuję projekt, pakuję do swojego, który jest takim pierwowzorem, w którym zachęcamy do zastąpienia plastikowych, foliowych reklamówek, opakowań na różne wielorazowe. I jednym z działań są warsztaty szycia woreczków, takich woreczków na zakupy, do których można po prostu robić zakupy zamiast do plastikowych foliówek. Trafiłam na warsztat pakuję do swojego, gdyż bardzo irytowało mnie używanie plastikowych jednorazowych opakowań na warzywa na przykład. I stwierdziłam, że to jest świetna inicjatywa. Do tej pory użyłam już 3 woreczki, więc o tyle mniej plastiku. Tak, przy okazji jest nauka szycia, tutaj miła opieka, taka wsparcie. Tak, i myślę, że to jest świetna inicjatywa, powinna być w każdej dzielnicy. Tak, miłe spędzenie czasu. Włączyć się w projekt Sierdze pakujemy do swojego, ponieważ nasza siedziba znajduje się właśnie tutaj w dzielnicy Sierdze i od czasu do czasu również staramy się brać udział w różnego rodzaju działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Przetwarzamy stare firanki niepotrzebne, które najczęściej albo jest nimi problem i nie wiadomo co z nimi zrobić, więc lądują w koszu albo zalegają na strychach. Dzisiaj także wykład dotyczący plastiku, tego co to jest, jak na nas wpływa i jak wpływa na środowisko. Kilka takich podstawowych informacji, żeby móc sobie wyrobić też własne zdanie na temat tego, czy warto, czy potrzeba, czy może to zupełnie jest niepotrzebne, cały ten projekt.